Wiosenna czy jednak zimowa, a może wielkopiątkowa, pierwsza w tym roku, a siódma w kolejności, rowerowa masa krytyczna w Grudziądzu odbyła się w aurze bardziej zimowej niż wiosennej. Pojawili się na niej najwytrwalsi. Około 20 osób przygotowanych na opady śniegu wstawiło się koło grudziąckiego ratusza. Mimo wielu przeciwności udało się wystartować w niesprzyjających warunkach pogodowych i przejechać całkiem spory dystans. Kolejna rowerowa masa krytyczna w naszym mieście już w kwietniu. Czy stopnieje do tego czasu śnieg? To chyba bardzo dobre pytanie. Wiosenna, a jakby zimowa? No niestety, pogoda nas zaskoczyła, nie tylko zresztą rowerzystów. Ja tam jednak z chęcią wsiadam na rower o każdej porze roku, jeżdżę cały rok zimą, więc ani temperatura, ani śnieg nie jest dla mnie specjalną przeszkodą do jazdy rowerem. Niestety skutkuje to troszeczkę frekwencją masy krytycznej. Każdy spodziewał się słońca, ciepłej pogody, a mamy to, co widać. Jak trasa? Jedziemy ogólnie rzecz biorąc Gdyńską, jedziemy Włodka, jedziemy ulicą Fosza, Piłsudskiego, wjeżdżamy na Paderewskiego, Paderewskiego zakręcamy na rondzie, wracamy z powrotem Paderewskiego, Legionów i ogólnie rzecz biorąc wracamy do... na rynek. Do miejsca wyjścia. Tak jest. W przyszłym miesiącu? Tak, w przyszłym miesiącu już ruszamy, prawdopodobnie 25 marzec, kwiecień, ruszamy tak jak zawsze 18 spod ratusza.